Halo, tu ciapa. Dobrze. Witam Was już w drugim materiale o moim pierwszym laptopie Acer TravelMate 2490, albo jak to tam woli 2490. Dzisiaj zajmiemy się znowu formatowaniem tego laptopa na Windowsa XP. Zanim jednak powiem Wam, co będziemy dzisiaj z nim robić, to może go odpalimy, co? W ogóle chciałbym Was przeprosić jeszcze za syf tutaj po bokach, ale nie chciało mi się już iść na piętro, żeby to nagrywać, nie? Walić to. Nagrywam to w swojej guberni. Widać w sumie tu tapeta jedna, tapeta druga. Wszystko tutaj jest, co nie? Dobra, tak więc to jest stan naszego laptopa przed tym, co będziemy teraz robić z nim. Albowiem będziemy dzisiaj instalować na nim Windowsa XP Media Center Edition. Proszę bardzo, tutaj Rafik zaprezentował mi tutaj swoją propozycję, co by tu z nim zrobić. Dzisiaj zrobimy sobie właśnie jego propozycję. Zainstalujemy sobie Windows XP Media Center Edition na moim 8-gigabajtowym pendrive, który właśnie spadł. Ale najpierw wypadałoby może backupa zrobić, co nie? Ładuj się pis do jedna. Acronis Media. Tak, będziemy sobie Acronisem robić backupa w razie W. No więc co? Restartujemy i niech się dzieje wola nieba. O, nie ma dźwięku. Ups. Także dobra, robimy teraz wejście do boot menu. O! I bootujemy Toshiba Trans Memory USB. Dobra, coś ewidentnie czyta z pendrive'a. Mam nadzieję, że się odpali i nie będę musiał używać moich płytek. Jak będę musiał używać mojej płytki, to będzie trochę słabo. W ogóle, hej, kolekcja mi się powiększyła. Ciekawe. Zanim mi się to jeszcze będzie ładować, to sobie zgrywam teletekst z jedynki. Od tej tym moim magnetowidem wiem, syf wszędzie, syf malaria i grzyb, ale nic na to nie poradzę. Wszystko to mam już oznaczone, wszystko to, co tam było na tej wieżyczce, to mam ogarnięte i muszę je schować, ale nie chce mi się. No szybciej się ładuj, no. To ileż można się ładować, no ja pieprzę. Aż zacznę szukać płytki za Acronisem, bo coś czuję, że chyba nie pójdzie. No i niestety będę musiał chyba wytworzyć Acronisa, bo coś czuję, że chyba się to nie załaduje, albo się załaduje po jakimś bardzo długim czasie. Czemu? W ogóle podczas szukania tego Acronisa na płycie znalazłem jakieś randomowe autografy, jakichś randomowych kolesi z PGA. No jeszcze jakiś autograf od gracza Ligusi, ja nie wiem. Jakieś równie dobrze mogę sobie sam to napisać. Dobra, znalazłem Acronisa, dobra, możemy go ładować. Tak więc jeszcze raz, panie milordzie, teraz to z płyty załaduję, może. O, i od razu idzie. No i jesteśmy w Acronisie. Jeszcze sobie tylko wyciągnę mój dysk, żeby zapisać sobie na nim backupa. No to dobra, tworzymy kopię zapasową, kupujemy sobie cały dysk. To jest ten mój cały dysk właśnie z Windowsem XP. Możemy też utworzyć sobie sektor po sektorze, żeby sobie cały dysk zrobić. Także z nieprzydzielonym miejscem, no ale czy mi się chce? Chce mi się. Otwórz nowe archiwum kopii zapasowej. Fajnie. Mam nadzieję, że chociaż jest wystarczająco miejsca na tym moim dysku, żeby to zrobić. No i dobra, robimy ten backup. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Mam nadzieję, że chociaż się zrobi i nie wywali mi błędu. No i po 15 minutach, no, pojawił się błąd. No, ups. Czyli chyba moja instancja cała padnie, ale fajnie. Trudno. Także co, ostatnie rzuty oka na to, co mam u siebie. Media Center, zobaczymy, czy będą w ogóle jakieś różnice wydajnościowe. Co wątpię. O, pusty komunikat. No, o, już się pojawiło. Także podpinam pendrive'a. I uciekamy. To jest ogólnie Windows XP Media Center Edition z jakiejś płyty OM-owskiej. Zobaczymy, czy się zainstaluje na prawdziwym sprzęcie, bo patrzyłem na wirtualnej maszynie i zainstalowało się bez problemu. Z jakimś jeszcze dodatkowym softem, więc sobie jeszcze troszeczkę poczekamy, aż to dojdzie do stanu używalności. A że nie chce mi się marnować płyty DVD na to, no to zrobiłem to na pendrive'ie. Zobaczymy, może pójdzie. Tak więc co, usuwamy wszystko. Enter, L. I robimy no, nową partycję.
Całe miejsce sobie zajmiemy, no i lecimy NTFS Quick, bo mi się nie chce czekać. W ogóle tak cały czas się zastanawiam, że jak wypuszczali Windowsa XP Media Center Edition, to instalator zawsze wskazywał Windows XP Professional. Media Centerowe rzeczy instalują się później w tym instalatorze, po procesie kopiowania tych wszystkich plików. Później skopiują się pliki z dodatku Media Center Edition. No i no, trochę ich będzie. Oczywiście wszystkie tutaj programy, które są na tym Media Center Edition, przeglądniemy sobie w tym odcinku. Mam nadzieję, że się do 30 minut odcinka wyrobię. O, właśnie teraz widzicie, jak instalator kopiuje rzeczy z Windows Media Center. No to jest tam wszystkie te pliki multimedialne, utwory, jakieś samplowe filmiki, no wszystko przejrzymy. No to lecimy, instalacja Windows XP. O Jezu. Też ciekawą kwestią jest to, że Windows XP Media Center Edition nie był nigdy w wersji polskiej, tak jakby oficjalnie na płycie. Wersję polską to mogłeś znaleźć tego systemu na OEM-ach na pewno i jak mogłeś sobie zainstalować pakiet z polską wersją językową Windowsa XP, to mogłeś mieć po polsku. A tak to normalnie na płycie, jakbyś chciał mieć Media Center, to po polsku nie znajdziesz. Jedynie przez OEM-y. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja tam jedyne co wiem, to właśnie, że są na OEM-ach. Jeżeli są jeszcze gdzie indziej, to możecie mnie poprawić w komentarzu. Dobra, licencja! Akceptuję. Oczywiście tego nie będę czytał. W ogóle, jeżeli będziecie słyszeć muzykę, to sorry, ale słucham sobie popioru na słuchawkach i nie mogę przestać. O kurde, coś ty mi tu znalazł. Plug and Play Monitor. A, dobra, to walisz to. O, jednak nie. Sterowniki to i tak zainstaluję przez mojego SD, więc walić ten monit. Wprowadź swoje pełne imię i nazwę twojej organizacji. O, tab mi nie zadziałał. I ustawienia internetu, to tam defaultowo, no i czekamy 5 minut, aż się zrobi. Chyba 5. No teraz właśnie widzicie, jak OM wypakowuje swoje pliki. No i tutaj już pliki z Media Center Edition. Trochę tego będzie, więc znowu sobie trochę poczekamy. No, jeszcze mi instaluję antywirusa, przestarzałego na 90 dni, ale i tak go usunę. Kurde, już 25 minut to robi. Dalej nie może przestać. No może zaraz kończy. Nareszcie, Windows XP się zainstalował, no prawie, jeszcze tylko niech się usuną rzeczy. Windows XP has been successfully installed. O, zajebiście. Ty, ale że drivery się zrobiły? Niemożliwe. Stokowe drivery tu już były? I to jest OM Vobis Digital. Ale kurde, że już ma stokowo drivery, to jest ciekawe. No to standardowo szybko sobie wypełnimy OBI, bo mi się nie chce z tym pierdzielić. Dziękujemy, gratulacje, możesz zacząć pracę, S. No nie, no znowu! Welcome to the found new hardware wizard. Nie, ja nie chcę instalować mojego monitora, on i tak będzie plug and play monitor, więc walić to. Tak więc no znowu będzie instalować rzeczy i będzie parę razy instalować, więc jeszcze sobie trochę poczekamy. No, do zobaczenia za pół godziny. W sumie jako i tak, że nic się tam nie dzieje na laptopie, to pokażę wam, co ja teraz tu robię. Za ten czas, jak sobie się ten Acer robi, to ja sobie przechodzę fabułkę w Puyo Tetris 2. Znowu, tylko teraz na piracie, bo mi się nie chce tu Steama pobierać. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje odnośnie laptopów, co tam z nimi zrobić i tak dalej, to napiszcie zawsze w komentarzu. Oczywiście to propozycje uwzględnię sobie tam w swoich rozpiskach i na pewno je zrealizuję kiedyś. Zawsze to jest dla mnie content do roboty i dla was content do oglądania, więc wszystko pogodzone. Albo jeżeli chcecie content z gier, no to też możecie napisać, co nie? Zawsze wszystko mogę zrobić, tylko wystarczy napisać. Ja jestem otwarty na propozycje, jak zawsze, więc polecam. No i misiek w tym momencie spada, dziękuję. No, czekaj, zaraz, jeszcze chwila. Trzeba mu jeszcze coś tu zrzucić. Śmiesznie będzie, jak się on sam zasypie za chwilę. No właśnie w tym momencie. Dziękuję, zrobione. Gram dosłownie w te gry od 8 lat i trochę nauczyłem się układać rzeczy, że tak powiem. Ale jeżeli chodzi u mnie o Tetrisa, to jest już no śmieszniejsza sytuacja, bo w Tetrisie tak długo nie grałem. Znaczy, nie grałem tak długo w Tetrisa i bardziej robię błędy niż bardzo fajne playsy. Ale czasami mi się uda coś takiego fajnego zrobić, co nie? No, o, na przykład tutaj już mi się palnęło. Musimy tą pierdołę pokonać, kurde mać. Sobie jeszcze przy okazji sprawdzę, co tam się na laptopie dzieje.
No nie, znowu Welcome to the Found New Hardware Wizard. Dobra, wracamy do laptopa, bo już się tutaj coś zrobiło. Wow, jesteśmy już na pulpicie, nareszcie, po tych, ilu, 40 minutach. No i znowu to przeklęte Welcome to the Found New Hardware Wizard znowu mi wyskoczyło, znowu chce mi szukać monitora. A nie, teraz mi chce szukać Wi-Fi. Dobra, okej, zwracam honor. Dobra, to niech znowu skończy swoją powinność i zaraz się za niego zabiorę. No także Windows XP Media Center Edition skończył swoją powinność po około 10 minutach. Tam jeszcze doinstalował aplikacje i niektóre aktualizacje, no ale zobaczmy co dalej. No i jesteśmy na pulpicie, tylko jeszcze tutaj coś konfiguruję. No ale jak widzicie, już mamy Media Center po polsku. W ogóle dysk nazywa się tak jak OM w Wobis. Sprawdźmy w ogóle, czekaj, mój komputer. Ale ten Wobis Digital się tu zrobił. Szanowni Państwo, witamy na nośniku Recovery DVD. No wcale tego nie instalowałem z pendrive'a. Jakieś pierdoły o poradnik dotyczący instalacji Windowsa XP. Tam pierdoły. Jeszcze oprowadzenie po programach Realteka, Media Centerze i tak dalej. Tam o NVIDII, ale tutaj NVIDII tak nie mam. Właśnie, Media Center! O! O, kuźwa, Media Center działa. Zasady tam... No, i tak dołączę, i tak to nie istnieje. Mam internet, ale muszę zainstalować, czekaj. Dokończ później. Ja pieprzej, to chodzi płynnie, to chodzi w 60 klatkach, nic nie gubi. Tu właśnie mamy wideo i tu są samplowe teledyski, widzę. A jak się odtwarzają tutaj? No to sobie obejrzałem. Mamy jeszcze kolekcję tutaj obrazków do Media Center. To akurat jakieś, nie wiem, obrazki, galeria tutaj obrazów. Mamy obrazy z Sisleya, mamy obrazy z impresjonizmu, mamy naturę, mamy takie stare obrazki, mamy jakieś podróżnicze. A muzyki to już tu nie dodali w chamskie cyce, co to ma być? A nie, jednak coś jest, a nie. To nie jest to. AIDA 32 tu jest. Pierwszy raz uruchamiam w ogóle tego OM-a z wami, bo sam jeszcze go nie przestudiowałem na tyle, żeby wiedzieć, co tu jest. O, przypadkowo odkryłem folder, gdzie się te wszystkie programy rezydują. Dobra, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Więc tak, mamy Adobe Readera w wersji 7.0. Jeszcze umowę każą mi akceptować, idź. Jeszcze mamy właśnie tego Nortona Internet Security. W sumie dobra, niech sobie siedzi, już mu ulże, niech sobie tu rezyduje. Już nie będę mu przeszkadzał. Tu jeszcze są jakieś gierki, czekaj, Otto. Czym jest Otto? Jakaś gierka, ty, czekaj, w Media Centerze? O kuźwa, ty, gierka w Media Centerze jakaś tu jest, czekajcie. Jak to się gra, pilotem czy klawiaturą? A, use direction buttons to move, press OK to double jump, aha. A to jest gierka przypominająca mi tego... Flashówkę z Tomem i Jerrym. Jak trzeba było skakać po tych wszystkich tortach i innych cuksach. Żeby nie można było wpaść na tego bota, co tu jest. Trzeba zapewnić, widzę chyba wszystkie te kwadraciki. Best run, level score, total score, zajebiście. Ta wersja programu Norton Internet Security jest dołączana do komputerów, urządzeń, pakietów oprogramowania, lalalala. Super. Z czym mam ci się łączyć niby, żeby sobie włączyć ochronę? Z internetem? Jeszcze internetu tu nie mam. O, zostało mi 90 dni, ciul. Najwyżej mnie jakieś wirusy i inne trojańskie nasienia tutaj zjedzą. O, i teraz... Najśmieszniejsze programy, jakie dołączane są do Media Center. Mamy konwerter plików audio. Możemy sobie konwertować pliki z muzyką na jakiś określony format. Przynajmniej tutaj jest na Wavy, na VMI, na MP3. O, tu jeszcze Norton mi się spłakał o coś, ale tu już walić to i tak się z tym nie połączysz. No Jezu, już się zaczyna wyskakiwanie chujstw. No Jezus. No nie, no przerywaj to, no w piździelcu, zaraz ci pomogę może w tym, co? Zawsze chciałem być taki uczynny. Wymaga uwagi, Norton Antivirus, no, super, już się wpakowałem. Tutaj mamy Windows CD Label Maker, to jest program do tworzenia nadruków na płyty takie specjalne. No, kuźwa, jeszcze drukarkę mi pyta. No takie nadruki, wiesz, jak masz płytkę... taką specjalną, to masz taką całą białą płytkę, nie masz żadnych tutaj pierdół, masz całą taką białą płytkę, to jest płyta na przykład przygotowana pod napędy typu LightScript, żeby wydrukować sobie obrazki na płycie czy tekst. Windows Dancer, kurde, ścierwo.
tańcząca babka na pulpicie, puszczasz jej symfonię Beethovena i ona będzie ci tańczyć. Mamy jeszcze przy okazji Windows Media Player 10 tutaj wgrany, nowszą wersję, żeby tutaj coś było chociaż. Także odpalamy symfonię Beethovena, no i babka... Gdzie jesteś, babka? Babka! Babka, kurde, gdzie jesteś? No, musiałem ją manualnie włączyć, ale palczy, tańczy se do symfonii Beethovena, nie? No i ostatni program, Windows Party Mode, to jest coś takiego, że ładujesz sobie na pełny ekran taką śmieszną nakładkę i puszczasz sobie playlistę wszystkich utworów. I to są właśnie te wszystkie utwory poukrywane, o. Tylko ich chyba na kompie nawet nie ma, albo nie mogą się uruchomić. No ale nieważne, te utwory, które są, no to odpalają się w formie takiej wizualizacji, tutaj wszystkie informacje o utworze się pojawią na dole. Możesz sobie to wszystko kontrolować tymi tutaj kontrolkami. Badziewie, pierdoła, ale śmieszy. Można sobie jeszcze inne wizualizacje tutaj włączyć, można sobie zmieniać. Idealnie. Tu jeszcze można coś wyedytować, ale nie wiem, o co tu chodzi. Tu można jeszcze edytować neon, możemy sobie tu zrobić. O, proszę bardzo, jeszcze neon możemy sobie zrobić na górze. No taka pierdoła, ale... Nie wiem, po co to Microsoft zrobił, naprawdę. Jak można to zrobić inaczej i lepiej. Tu widzę jeszcze Journal Viewer. To jest aplikacja do odpalania jakichś notatek. Notatek takich zrobionych w Windows Journalu, ale chyba go tutaj nie ma. Windows Media Connect, nie wiem co to może być. Select the device that you want to allow access to your computer. A, to jest chyba, że podłączasz sobie telefon i chyba transferujesz sobie rzeczy. Albo synchronizujesz sobie pliki. No nie wiem, chyba tak. Jeszcze oldschoolowy Real Player, o matko boska, dawno tego programu nie widziałem. Ostatnimi razy jak ja z niego korzystałem to był który? 2010? Tak dawno? Naprawdę, a już, no niestety nie będzie działać, bo serwery padły. Ale tego Real Playera jeszcze nie pamiętam. Tego Real Playera już nie kojarzę, ja kojarzę jeszcze starsze wersje. Jeszcze nie miały takiej przeglądarki, to był taki malutki widget, co nie? Z Real Playerem. Długo była właśnie taka aplikacja do odpalania filmów bez przeglądarki. No i to chyba w zasadzie tyle, nic już tutaj więcej nie widzę. Także zajmijmy się zainstalowaniem aplikacji, bo już najwyższy czas, jest już godzina która. Za chwilę północ, ja jeszcze siedzę i jeszcze nic nie mam, jestem w proszku dosłownie. Szybko! Także instalujemy braki w sterownikach. SD i próbuję podsłuchiwać na... Nie! Dodaj regułę. Znaczy, Boże, zezwalaj. Wiecie co, ja kurde jestem debilem. Przecież ja zapomniałem, że sterowniki z SDI nie wchodzą. Ale najpierw zrobimy sobie jeden myk. Wyłączę to chujstwo o nazwie Norton z autostartu, bo będzie mnie tu irytować za chwilę. Media Center, Extender, ale Nortona tu nigdzie nie widzę. No szkur... Oj, nie ma. No to chyba trzeba mu zrobić odinstalowywanie tutaj stąd. O, ups. Ja odpalę panel sterowania, bo tutaj to gówno mogę zrobić. A właśnie, jeszcze warte nadmienienia. Ten Media Center jeszcze zainstalował mi Flasha, Jawę i filtry AC3 do dźwięku. Więc przynajmniej zawsze coś. Mam jakieś kodeki. To jest wersja Jawy 1.5, więc trochę za stara, żeby odpalić na tym Minecrafta, to się zainstaluje nowszą. Ale dobra, wracając do sedna. Spadaj stąd. Usuń wszystko. Siema. No i pozbyłem się niechcianego pacjenta. Uruchom ponownie. O, God. Żebym tylko teraz nie zapomniał, że Windows pewnie uaktywni zaraz swojego tego scan diska na mój dysk przenośny, bo znowu tam coś się pierdzieli z tym wykrywaniem, to jest głupie. O właśnie, o mówiłem. Trzeba mu spauzować. Gnój. I tak kurde wszędzie jest, jak uruchomi mi się ponownie komputer, to będzie skanował gnój. Co ja mam z tym faktem zrobić? No nic nie zrobię, muszę przeskanować i nie będzie się wyświetlało, ale i tak to się później będzie wyświetlać. Dobra, to ja już sobie przekopiuję drivery na mój dysk, żeby już je zainstalować. Tylko pierwszy może zainstaluję potrzebny soft, żeby to wszystko ogarnąć. Może najpierw WinCDM-u, żeby sobie tutaj ogarnąć pod ISO płytki. Kurde, ale powiem, no ten Windows Media Center Edition jest fajnie responsywny, przynajmniej na tej myszce mojej, na tej mojej myszce Logitech M100 jest bardzo responsywny, przynajmniej mi się tak wydaje, nie? O, mój statyw. Dobra, zainstalujemy sobie 7-Zipa, żeby tutaj wszystko sobie otwierać. No i jeszcze zainstaluję nowszą Jawę, żeby tam już później tego nie robić. Już sobie to zrobię teraz, o ile to się w ogóle uruchomi. Uruchomi się to w ogóle? Nie działa. Spróbuję nawet to skopiuję. Spróbuję na pulpicie. E?
O, pokazuje się, że się ładuje i się nie ładuje. Super scam. No to jestem skazany na starszą Javę, trudno. Dobra, no to instalujemy to, co nam tutaj, czego nam tutaj zabrakło. Będę jeszcze tylko tutaj do menadżera zadań. Do menadżera tego, wszystkich urządzeń. No to dobra, brakuje nam kamerki, sterownika pod karty pamięci, Wi-Fi i internetu. Super. Tu jest sterownik, super. Dobra, modem to było Wi-Fi, tak? Zaraz zobaczymy. Nie chcę internetu. No nie, to nie był modem. O, mogło. To jest realnie modem, dobra. Myślałem, że to jest ten. Myślałem, że to jest Wi-Fi. Wyznała odwrót jednak, sorry. No to instalujemy. Karta sieciowa, Broadcom i mamy. Teoretycznie. Mamy ikonkę sieci bezprzewodowej. Czy wykrywa sygnały? Wykrywa. Dobra. Zobaczymy, czy się połączymy. Uwaga. Mamy, zajebiście. Dobra, jeszcze mamy tutaj, widzę, karty pamięci do zrobienia. Card Reader, to jest wszystko tutaj chyba. Win2K, XP. Oj, to nie jest to, dobra, to jest to chyba drugie. Card Read. O, Card Read. Czy ja mogę to zrobić globalnie, patrz. Oj, jednak nie mogę. To jest dalej chyba właśnie, to będzie cały czas chyba Read. O, X-Direct ten, dobra, jeszcze jeden. Dobra, to już jest zrobione. Teraz jeszcze tylko kamera i Acer Module jakiś. Szczerze nie wiem, co to może być. Nie wiem, nie wiem naprawdę. Czy to jest do LAN, czy do czego? Nie, nie wiem. Gdzie Acer Module? No to teraz kamera! O mój Boże. Teraz wybiorę akurat dobry sterownik, że kamerkę mi załaduje. To jest sterownik Bizon. To nie jest sterownik normalny od Acera, przynajmniej. Takim tamten mi nie działał, ale ten od Bizona normalnie mi działa. To jest ciekawe. O Boże, Acer Cam Orbi. Uwaga. Czy wyświetli, czy nie? Muszę w razie czego zakryję. A to też nie chce działać. U mnie jest taka dziwna właściwość, że jak obrócisz kamerkę, to jakby odpina się i podpina. To jest głupie. Czekaj. Nie chcę wykryć. Albo coś już jest moją kamerką, albo nie wiem, bo normalnie by się wykrywała, ale nie wiem, no. Może już to albo kwestia sterowników, albo czegoś innego. Dobra, tak więc sterowniki mamy zrobione, jako tako wszystkie. Mamy internet, w sumie zobaczmy, czy się połączymy. Dobra, działa. Dobra, tak więc aplikacjami zajmę się już za dnia, bo już jest 23 minuty po północy, a ja już chcę spać, więc... To się zrobi już rano, tak więc rano jeszcze może zrobimy Legacy Update, żeby już tutaj aktualizacje wszystkie pierdyknąć na to, jeszcze serwis paka 3, no i wszystko będzie git, tak więc widzimy się rano. No elo, witam was już następnego ranka, nie następnego ranka, bo już jest 11:55. W tym momencie sobie tak pomyślałem, ty wezmę, zainstaluję sterowniki Shell do Integry, zobaczymy co się stanie. Widzę, Windows sro się teraz o ten sterownik. Ciekawe dlaczego. Co jest niepodpisany tym certyfikatem śmiesznym Microsoftu? Nic. Dobra, zmieni sobie nazwę komputera, bo będzie płakać, że jest już duplikat nazwy. O. Jezu, naprawdę muszę ponownie uruchamiać komputer znowu. Welp. Super. Dobra, tak więc zabierzmy się za instalację tego całego tutaj zapasu aplikacji, który mam. No i będę później dla was je przedstawiał znowu. No bo nie, w sumie może się już powstrzymam. Może zacznijmy na Legacy Update. Dobra, no to uruchamiamy na pierwszy ogień Legacy Update. Będziemy musieli sobie zrobić aktualizację oraz zainstalować oczywiście serwis paka 3, bo nic nie pójdzie przecież na serwis paku 2. Tak więc lecimy. Teraz trochę jeszcze poczekamy. Znowu. Oho, rejestracja, o mogło. Dobra, tak więc pobieramy update'y. O, już widzę, coś tutaj się dzieje. Tak więc pobieramy XP-ka w Service Packu 3. Zaraz będziemy sobie go instalować. Dobra, wygląda na to, że Service Pack się już zainstalował, tylko jeszcze tu się kończy robienie. To ja w międzyczasie nastawię posta o robieniu filmiku. Tak przy okazji to dziękuję za tyle subów. Naprawdę taki przyrost nagle był, że aż się sam zdziwiłem, nie? Naprawdę dzięki. No proszę, a tu mały update. Update 4 grudnia. Naprawdę, nie wiem jak to, nie wiem jak to się stało. Dziękuję wam bardzo. Algorytm YouTube'a mnie błogosławi. Dziękuję wam bardzo za subskrypcję.
Naprawdę to mnie bardzo motywuje do nagrywania filmów i no serio, dziękuję bardzo. I żeby nie było, opublikuj. O, dawaj, leć. O, super. Dobra, widzę, że Legacy Update tutaj już będzie mi szukał aktualizacji. Już mamy zainstalowanego Service Packa 3. W sumie jeszcze włączę WinWare'a, żeby pokazać wam, że to naprawdę jest Service Pack 3. Dobra, zobaczymy, ile będzie szukał. Mam nadzieję, że krótko. Dobra, tak więc Legacy Update znalazł mi 240 aktualizacji. Super. Teraz znowu wszystko będziemy instalować i czekać 2 godziny, aż się zrobi. Nie, no może nie będzie tak źle. Czas pobierania 2 godziny i 7 minut na 200 MB prawie. Dobra. No siemaneczko, witam was po tygodniu. Dlaczego miałem taki odstęp czasu teraz w materiale, co nie? Już wam tłumaczę. Ogólnie to miałem taki zapierdziel, gdyż rozpoczęły mi się niedawno praktyki, dosłownie tydzień temu. I musiałem zaznajomić się ze zakładem pracy i naprawdę jest super. Przynajmniej tam, gdzie chodzę, co nie? Sobie idę, naprawiamy laptopy, komputery i inne rzeczy. Więc przynajmniej czegoś się chociaż nauczę, co nie? Bo kurde, ja jestem... z zawodu, znaczy no, z profilu technik programista niby, nie? Ale no, fajnie by było nauczyć się czegoś o informatyce, nie? No, tak mówię, kurde, fajnie by było. No i udało się załatwić praktyki, co nie? No niby u mnie w mieście, u mnie na takim zadupiu, no niestety nie ma tylu zakładów pracy, jeżeli chodzi o właśnie mój kierunek. No niestety, ale z informatyką jestem jak za pan brat, więc fajnie by było sobie jeszcze nauczyć się, doszlifować swoje skille, jeżeli chodzi o naprawianie rzeczy. No i w sumie pokażę wam drugi powód, dlaczego tak zrobiłem taką wielką przerwę. O. Spróbuję zainstalować sobie Visual C++. No, takie typowe biblioteki, żeby wszystkie programy sobie zadziałały, co nie? To jest ostatnia chyba wersja nawet na XP-ka, która jest działająca. No i tak będzie sobie przetwarzać. Aż wkrótce wyskoczy, no, taki błąd. Prawdopodobnie przyczyną tego stanu rzeczy, a nie inaczej, jest niestety chyba spolszczenie tego Windowsa Media Center, no bo ponieważ przecież pliki połowicznie są angielskie, połowicznie są polskie. O, tutaj mam jakiegoś drivera nowego. Może prawdopodobnie, no może te pliki wszystkie polskie i angielskie się ze sobą gryzą, no i niestety na przykład właśnie tako niestety instalator Windowsa mi się uszkodził. Próbowałem go zaktualizować, ale... nic nie stykało i no niestety, no będziemy mieć okrojoną ilość aplikacji niestety, no ale to nic nie stoi na przeszkodzie, ponieważ i tak będę testować tutaj gry, czy jest jakaś różnica w wydajności, czy coś w tym stylu. Programy to będzie jako takie uzupełnienie, mi się wydaje. Dobra, także witam po przerwie, zainstalowałem tyle oto aplikacji, jak widzicie, no nie dało się rady więcej zainstalować właśnie przez ten instalator Windows schrzaniony przez te wszystkie pliki z jednej i drugiej wersji językowej. Zainstalowałem także jeszcze 4 benchmarki, zobaczymy ile różnic zobaczymy w wydajności, jeżeli będziemy na Media Center. Także co, zaczynamy. Więc tak, to była natywna rozdzielczość bez antialiasingu, z frame bufferem na triplu, Z-buffer 24 bity, tekstury kompresowane. Zobaczmy, jak to wygląda. Ciekaw jestem, ile będzie tego. Jaka będzie różnica? 2195 punktów musimy przebić. Tak więc w 3D Marku 2000 mamy... co? Czy on naprawdę skraszował się w trakcie testu? Dziot właśnie zjadł mi myszkę i nie mogę w ogóle wyjść do Windowsa, co nie? Nic nie mogę zrobić. Alt-tabem próbuję, Windows D zrobiłem, nic nie mogę zrobić, naprawdę, to jest tragedia. Jeszcze próbuję wyłączyć kompa klikiem, no i nie działa. Będę musiał zrobić niestety twarde wyłączenie. Nie wiem, jak to się stało, naprawdę bruch. Pierwszy raz widzę tą sytuację na oczy, żeby tak, kurde, Windows XP się skraszował spektakularnie, że... Znaczy to nie crash, ale zwiecha taka, że jak zwiesił się to po całości, ja pieprzę. Kurde, mać, coś czuję, że normalnie no ta wersja OM-owa jest po prostu taki szrot, że to masakra, nie? Już lepiej było zainstalować wersję oryginalną, angielską, a nie połowicznie polska i angielska, kurde, mać. Ja bym dałem ciała pod tym względem, ale przynajmniej jest film na kanał, nie? Zawsze to jakiś content, że o, pa, normalnie mi nie wychodzi nic prawie jak Michaelowi MJD z jego komputerem. Nie no, raz działa, raz nie, tak? Nic nie będzie perfekcyjnie działać. No to jeden do odstrzału, zobaczmy kto następny. No to w takim bądź razie 3D Mark 03 na maksymalnych ustawieniach na natywnej rozdzielczości pokazał nam... Bleh! Bleh!
Co się tu stało? O matko boska. Odcięła mu głowę i bluescreena wyjebało. Jakim cudem? No serio, ten Media Center jest tak schrzaniony, że jeszcze sypie bluescreenami? Także moi kochani, no macie, proszę bardzo, przykład. Nie instalujcie polskiej wersji Media Center Edition. Jezu, to jest tragedia. Po prostu, tyle powiem. Lokalizacja polska psuje wszystko. Dobra, to już nawet 06 nie sprawdzam, bo 06 się nie odpali. Tak jak w poprzednim filmie. Dobra, sprawdźmy na koniec tego Cinebencha. O Jezus Mario, proszę, nie skraszuj się. Przygotujmy się na rozczarowanie. 38, oh my god. Dobra, przejdźmy do prezentacji programów w jak największym skrócie. Od razu mówię, że wiem, mało programów przedstawiłem, no ale no cóż. Większość programów jednak przedstawiłem w poprzedniej części z Acerem, więc możecie sobie obczaić. Link macie w karcie, tutaj teraz wam się wyświetli na górze. No i tak, no cóż, no. Raz działa, raz nie. No tak mogę powiedzieć na koniec. No cóż, mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej i tak. Na następny odcinek zrobimy sobie test, jaki system najnowszy pójdzie na tym Acerku. Mam nadzieję, że spodziewam się dobrych rezultatów, ale zobaczymy, co będzie. Dobra, tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Wiem, że zabrakło tutaj gier, ale no spodziewałbym się, że połowa by się nie uruchomiła, a połowa by miała takie same rezultaty jak na poprzedniej konfiguracji. Tak więc co? Zostawcie propozycje w komentarzach, jeżeli macie jakieś w głowie, jakie mam zrealizować na tym Acerku. Ja tymczasem zajmę się kolejnym filmem. Tym razem będzie to test, jaki system mogę zainstalować najnowszy na tym sprzęcie. Tak samo zrobię na Samsungu, ale na Samsungu to zrobię może w odległej przyszłości, bo mam jeszcze tam dwa filmy do zrobienia z nim. Tak więc nie przedłużając, jeżeli wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienia o następnych filmach. No i co? Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie, no i do usłyszenia. See ya. O, jeszcze update'y chciał zrobić. No, ups. I pamiętajcie, nie instalujcie polskiej wersji Media Center.